Grzegorz Soszyński, Dawid Kostecki. No niestety pierwszy raz w mojej karierze będę musiał walczyć z kolegą. Wierzę w to głęboko, że wygram tą walkę. To jest walka. W walce już nie będzie moim kolegą, w ringu oczywiście. Mój przeciwnik jest naprawdę wymagający, jest agresywny w ringu. Staram się siebie dawać wszystko, co tylko mam. Przyjaźń wystawiona na próbę. Czy Cygan z Rzeszowa znajdzie sposób na lawinę ciosów Zakopiańczyka? Wiem, że mam więcej amunicji po swojej stronie. Na pewno was nie zawiodę i zobaczycie mnie jako zwycięzca. Dochodzę po to, żeby urwać głowę, no najchętniej z korzeniami. Oglądajcie mnie w Polsacie. Polsat Boxing Night. Na program zaprasza Portfel.pl, portal ludzi przedsiębiorczych. Do wspólnego kibicowania zaprasza producent kleju do styropianu Tytan EOS. Polską walkę wszechczasów wspiera wydawca Portfel.pl, czasopisma ludzi biznesu. Panie i panowie, zbliżamy się do wielkiego finału Polsat Boxing Night. Już za chwilę w pojedynku tytanów ringu zmierzą się Tomasz Adamek i Andrzej Gołota. Teraz zapraszamy państwa na przedostatnią walkę wieczoru. W narożniku niebieskim młodzieżowy mistrz świata WBC i mistrz świata WBF Dawid Kostecki. Cygan Kostecki. To czas na walkę. Liczna siła zabija już na starcie. Wychodzę na ring, po to by cię zabić. Robimy to dla sportu, chcemy się tym bawić. Chcę zostać mistrzem świata, chcę się tylko stracić, to załatwić. Jeden dobry szał i z powrotem do szatki. Zamieniam się w bestię, kiedy wchodzę do klatki. Brutalna walka, zero gadki. Czyste solo, twój temet na rożniku. Spokojnie kiwa głową. Wszyscy twoi ludzie dzisiaj są tu z tobą. Załóż rękawice i pokaż co potrafisz. Masz duszę wojownika, którą musisz nakarmić. Jesteś jedną osobą w tej armii. Jesteś zawodowcem, więc nie ma co się martwić. Wychodzisz na ring, ludziom rozrywki dostarczyć. To jest taki sport, w którym trzeba walczyć. To jest taki sport, w którym trzeba walczyć. Emocje na trybunach, że atmos ci jeży. Radość do łez, jak przeciwnik na deskach leży. Niezależnie od tego, co powiedzą reporterzy, każdy z nas zwycięstwo dobrych ludzi wierzy. Dalej, życzymy ją przez cieplej kamer, błyskach leży. Zaskoczenie dla nas bardzo manierowa, nie trajeczy. To głos dla dobrych ludzi, co ciężko im się żyje. Macie moc w sobie, niech każdy ją odkryje. To czas na walkę, Dawid Kostecki, uliczny fighter. To czas na walkę, rymy z ulicy, szacunku warte. To czas na walkę, uliczny pieści, na rynku na karcie. To czas na walkę, uliczna siła, zabija już na starcie. Porodziła i szacunek to właśnie ulicy boks. Widzisz gwiazdy przed oczami, lekce marzę starszą moc. Skąd się wzięła ta siła na treningu, tak laj się bo. Mimo czasu, czym ze mną zobaczysz. W narożniku czerwonym, międzynarodowy mistrz Polski w wadze półciężkiej, mistrz Federacji Krajów Bałtyckich, Grzegorz Soszyński. International light heavyweight master of Poland and Bobby Boxing Union champion. On his way to a ring, Grzegorz Pitbull Soszyński.
Obaj bohaterowie już w ringu. Widzimy Dawida Kosteckiego skoncentrowany. Przed tym pojedynkiem w wywiadzie dla Super Expressu stwierdził, że zje Soszyńskiego i wypluje jego buty i podtrzymał to, gdy rozmawiałem z nim kilka godzin temu w hotelu. Lepszy bilans ma Kostecki. 31 walk, 30 zwycięstw, jedna jedyna przegrana. No i Soszyński. 17 występów, 16 zwycięstw, tylko jeden remis. Bardzo ciekawy to powinien być pojedynek. Soszyński wrócił do ringu właściwie dzięki Kosteckiemu. Jak mówił, oglądał w 2003 roku jego walkę. Zobaczył, że coś się dzieje i postanowił po 4 latach przerwy w karierze. Sprzedał samochód, domek, wyjechał do Niemiec, do siostry koło granicy. Tam rozpoczął treningi w Niemczech. Dzisiaj też niemiecki sekundant. No i przygotowywał się do tej walki w Niemczech. No zobaczymy, co zrobi Cygan. Cygan to jest po prostu wulkan energii. Cygan to taka chodząca bomba zegarowa, nastawiona na wybuch. Kiedy wybuchnie? Trener Łapin mówił, jeżeli będzie mnie słuchał, jeżeli będzie spokojny, jeżeli będzie realizował plan taktyczny, to wygra, nie powinno być problemów. Cygan był pewny zwycięstwa, gdy z nim rozmawiałem, mówił, jestem przygotowany na 150%, muszę wygrać. Dobry początek tego pojedynku. Grzegorz Soszyński lewy prosty. Prowokuje do ataku Kosteckiego. Zaczepia lewym. Teraz lewy sierpowy. Nie daje mu się skoncentrować. I odpowiedź Kosteckiego. Dwa lewe. Mocny prawy, ale wyłapał ten prawy na rękawice Soszyński. Chowa się Kostecki. No to długi lewy prosty, teraz atak lewy prawy, no ale kontrujący lewy zatrzymał ten cios. Dobrze, Grzegorz Soszyński zablokował tę akcję. Kostecki mówił mi też przed walką, że dla niego problem jest jeden. Czy zachowam zimną głowę? Czy będę chciał mu urwać głowę, pogryźć go? Jeżeli będę opanowany, wygram na pewno. No na razie wydaje mi się, że Cygan jest opanowany. Tak, spokojniejszy niż w poprzednich walkach, kiedy atakował z wielką pasją. Tutaj bardzo umiejętnie unika mocnych ciosów Soszyńskiego. Długi lewy prosty. To już kolejny lewy prosty, lewy sierpowy. A teraz ładny blok, zablokował tym lewym prostym, mocny prawy sierpowy Soszyńskiego. No, nie wolno tak wychodzić pod lewy sierpowy. Za nisko była prawa ręka Grzegorza Soszyńskiego i ten lewy sierpowy doszedł. Cygan jest faworytem tej walki, no i Cygan chyba wygrywa pierwszą rundę. Prosty, ładnie te lewe proste i świetny atak, lewy sierpowy z doskoku i prawy wykonanie Soszyńskiego. Odpowiedź Cygana i blok. Zacznij więcej niż tylko gry. Zacznij oglądanie filmów Blu-ray i granie w High Definition. Zacznij światło, kamera, akcja. Zacznij wydobywać więcej ze swojej konsoli. PlayStation 3 w zestawie z 2 filmami Blu-ray. Tylko w salonach Empik i na Empik.com. Koniec z nudą. Daj się porwać nowej telewizji cyfrowej. Twoje ulubione kanały filmowe. Sportowe. I dziecięce. Tylko teraz pakiety telewizyjne nawet przez 10 miesięcy za darmo. Telekomunikacja Polska. Narożnik Dawida Kosteckiego, Fiodor Łapin. Druga runda. Zobaczymy,
co pokaże Kostecki. Wspominałem, to jest zawsze wielka energia w ringu. Chyba Dobermana łatwiej byłoby przekonać do przejścia na wegetarianizm niż jego do uspokojenia się, do schłodzenia emocji, chłodnej kalkulacji, ale w tym pojedynku odnoszę wrażenie, że kalkuluje Cygan, że nie napala się na to, żeby urwać przeciwnikowi głowę. To jest właśnie bardzo opanowane. Kolejny Kostecki unika tego mocnego prawego Soszyńskiego. Już pokazał ten unik w lewo skos i kontratak na tułów. Znowu się przymierza do lewego w tułów. I odpowiedź Soszyńskiego. Lewy sierpowy prawo zosty. No więc na wszystko odpowiada Kostecki. Co tylko zaproponuje Soszyński, natychmiast jest kontrakcja. Kostecki, jedna jedyna porażka w karierze w maju 2006 roku z Kanspua, gdy walczył o pas IBC. Soszyński, jeden jedyny remis oprócz zwycięstw. W 2006 roku też z Mike'em Wardem to była walka w USA. Dynamiczne sierpowe Kosteckiego, ale elastycznie, mięciutko przyjmuje te ciosy na rękawice Grzegorz Soszyński. No proszę, była przymiarka prawego, natychmiast lewa ręka była przy lewym oku u Grzegorza Soszyńskiego. No znowu zwód na tułów i lewy sierpowy na głowę. I teraz strzelił prawym, mocnym, sierpowym Kostecki. Bardzo skoncentrowany jest. Nie przesadzał, że jest w dobrej formie, że jest szybki, że jest zdecydowany. Że potrafi schłodzić swoje emocje. O to było najtrudniej, ale mówił, że ostatnio widzimy Krzysztofa Diablo Włodarczyka. On na pewno jest sercem za Dawidem Kosteckim. Dawid jest z jego grupy. Są serdecznymi kolegami. Zresztą sparowali przed tym pojedynkiem. No nie może Soszyński pozwolić Kosteckiemu, żeby się rozwinął w tych swoich akcjach. O właśnie. I za nim lewy prosty, wysoko uniesione ręce, przepuszczać takie sierpowe, które mogłyby być bardzo niebezpieczne, gdyby doszły. No, spóźnia się troszkę Kostecki z tym lewym. Lepsza runda Soszyńskiego. Tak, no jest troszeczkę jakby ostudził. I świetnie unika tych ciosów bardzo niebezpiecznych. Skoda Yeti. Sukces masz w naturze. Prawo brzuchu uderzyć. W tą prawą stronę tak samo. W tą stronę, stop. Narożnik Dawida Kosteckiego, Jan Sobieraj, Katmen, Paweł Skrzecz i Fiodor Łapin. Szef i właściciel Polsatu, pan Zygmunt Solosz, to była jego idea, to był jego pomysł, żeby doprowadzić do tej walki Adamek Gołota. W końcu się udało, ale to będzie po tej walce Soszyński, Kostecki. Pierwsza runda chyba dla Kosteckiego, druga lepsza już dla Soszyńskiego, Soszyński w białych spodenkach. Trener Łapin podkreślał, jak rozmawiałem z nim, że Cygan zaczął go słuchać, co nigdy się przedtem nie zdarzało, że zaczął realizować w ringu to, co on chce. No zobaczymy, czy będzie realizował w tym pojedynku. Ten początek rundy jest dla Kosteckiego. Uważnie, precyzyjnie przygotował tę akcję, ale czy Grzegorz Soszyński odpowie?
No, ładnie się teraz zamierzył Kostecki prawym sierpowym, ale zrezygnował. A nie było tam lewej ręki Grzegorza. Mógł spróbować ten prawy. Troszkę za nisko chwilami lewa ręka Soszyńskiego. Musi uważać na ten prawy sierpowy Cygana. Ach, teraz prawy na prawy. Musi być jednak przy tych prawych lewa ręka wyżej, bo Kostecki umie tym prawym krzyżowym skontrować. Dobry, czysty pojedynek. Leszek Jankowiak nie ma nic w ringu do roboty. Głowa. Niebezpiecznie, tak. Od razu słyszymy uwagę sędziego ringowego, ale nie przerywa pojedynku. To jest właśnie ten europejski sposób sędziowania. No, balans tułowiem Kosteckiego. Będzie szukał w półdystansie okazji, żeby jednym z tych sierpowych, które zadaje bardzo mocno z pełnym skrętem, trafić Soszyńskiego. No. Teraz Soszyński powinien przyspieszyć końcówka rundy. No i bardzo ładna akcja na koniec rundy. Będę bez skrupułów, Soszyński. Jest takie miejsce, gdzie znani i lubiani zwierzą ci się ze swoich sekretów. Wiadomości są najświeższe, a sklepy zawsze otwarte. Właśnie tu znajdziesz najlepsze oferty Orange. Mobilny internet za złotówkę miesięcznie aż przez 4 miesiące. Tylko w sklepie internetowym orange.pl. Uznana marka. Solidna moc. Promocja. Pilarki Stihl. Teraz za 699 zł. Stihl. Numer 1 na świecie. Narożnik Grzegorza Soszyńskiego. Na razie żadnych śladów walki. Dobrze walczy Soszyński z faworyzowanym Kosteckim. Słyszeliśmy w przerwie, jak Piotr Łapin radził Kosteckiemu mu i podpowiadał, że musi być coraz szybszy, a on coraz wolniejszy. Liczy na to, że Soszyński straci szybkość. No, czy to jest właściwa kalkulacja? Soszyński dobrze jest przygotowany do tej walki. To trzeba podkreślić. Świetnie blokuje ciosy sierpowe, ale niebezpiecznie opuszcza lewą rękę, jak zadaje lewy sierpowy. I tam już Kostecki to zauważył. Soszyński nie miał wielkich sukcesów na ringach amatorskich. Tylko brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów w Świdnicy 10 lat temu. To był jego największy sukces. Trenował w Wiśle Kraków. Tylko 30 walk, 27 zwycięstw, 3 przegrane, potem przerwał karierę na 4 lata. Wrócił na zawodowe ringi, jest niepokonany. 16 zwycięstw, 1 remis. Ale podkreślamy, faworytem tego pojedynku był Kostecki. No jak do tej pory świetnie sobie radzi Kostecki. Trzeba przyznać, że słucha, tak jak wspomniałeś, oprócz ten potężny prawy sierpowy cały czas ma w pogotowiu. Dojrzał Kostecki. To nie jest ten czasami szalony wojownik, który chciał urwać przeciwnikowi głowę. Tutaj jest więcej kalkulacji, więcej spokoju, wyrafinowania. No, był w trudnej sytuacji Grzegorz Soszyński. Taki mocny prawy doszedł do jego szczęki. No,
Ale Kostecki nie przyspieszył, jakby nie zauważył tego ciosu. Na razie czwarta runda, ale Kostecki zapewniał mnie. Redaktorze, kondycję mam na 15 rund, ale to kondycję trzeba przy... O, teraz trafił, skontrował Soszyński. Odczuł ten cios Cygan. Opuścił lewą rękawicę, zadał prawy i na to poszedł prawy sierp, ale odpowiedzi jest proszę. Nisko lewa ręka Soszyńskiego, już prawy sierpowy Cygana. I teraz lewy w tuł. Rozluźnił się Kostecki. Soszyński też chętnie odpoczywa. W perspektywie jeszcze przecież kilka rund do końca. Ciekawa, dobra walka. To runda dla Kosteckiego. Nie no. Unowocześnij swoją jednorazówkę. O 45% większy pasek nawilżający zapewnia lepsze prowadzenie maszynki. Ruchoma główka z trzema automatycznie dopasowującymi się ostrzami dostosowuje się do kształtu twojej twarzy, by golenie było jeszcze bardziej komfortowe. Blue 3. Najlepsza maszynka jednorazowa od Gillette. Szybsze golenie, większy komfort. Poczuj różnicę. I słyszeli państwo, jak ze złością dodał sobie energii. No i Cezary Pazura z małżonką, też kibic boksu. Wiele, wiele gwiazd show biznesu, biznesu, polityki i sportu dzisiaj na trybunach. Wielkie wydarzenie, ponad 15 tysięcy widzów. Jutro występuje tutaj sławny rosyjski zespół Chór Aleksandrowa, ale 15 tysięcy nie będzie, tak mnie poinformowano. I dobrze lewym prostym Soszyński. Proszę, za krok w prawo i prawy. Szkoda, że nie było zakończenia lewym sierpowym. Takie akcje szybko wykonane mogły zaskoczyć Kosteckiego. Balansuje tułowiem. Słyszeliśmy i słyszymy teraz, jak Paweł Skrzecz podpowiada prawy dół. Tak, w przerwie tutaj podpowiadali, że nawet przez łokcie, przez rękawice, ale musi obijać tułów rywala prawą ręką. No i mamy ten prawy pod łokciem. No, który opuści pierwszy rękawice, który da szansę przeciwnikowi. Kto pierwszy osłabnie. Tak, możemy już od tej piątej rundy spodziewać się. Na pewno obaj są świetnie przygotowani kondycyjnie. Obaj nie mogli się doczekać tej walki. On jej chce, ja jej chcę, będzie super widowisko. Tak mówił Cygan, no i jest super widowisko. Twarda, zacięta walka i podkreślamy, co jest, gdy walczy Cygan rzadkością. Bardzo czysta, bo czasami ma Dawid tendencję do faulowania. Tutaj walczy naprawdę skoncentrowany, opanował swoje emocje. Tu. No i tu prawy. I tu prawy podpowiedział. Prawo, sekundant. Lewo, nie stój. To jest Fiodor Łapin, sekundant, proszę państwa, Cygana Kosteckiego. No, doszedł do pół dystansu Grzegorz Soszyński i odskoczył. Nie wykorzystał tego skrócenia dystansu. Czyżby odczuwał już trudy tego pojedynku, bo tych ciosów kilka już otrzymał. Imponuje mi Kostecki tym, że słucha sekundantów, co do tej pory było taką rzadkością jak deszcze na Saharze. Po prostu powiedzieli mu, atakuj tu i atakuje tu. Słucha. A trener Łapin zapewniał mnie, redaktorze, jak on będzie mnie słuchał, to wygra na pewno. No zobaczymy, troszeczkę prowokuje, ładne uniki w wykonaniu Kosteckiego.
On chce zniechęcić Saszyńskiego, żeby mu odebrać chęć zadawania ciosów sierpowych, te uniki rotacyjne, ale ten atak był... Skoda Yeti. Sukces masz w naturze. Widok ringu, do którego wejdą niedługo Andrzej Gołota i Tomasz Adamek, ale na razie pojedynek Dawid Kostecki kontra Grzegorz Soszyński. Chyba do tej pory na półmetku nieznacznie lepszy Kostecki, chociaż w końcówce poprzedniej rundy dał się zaskoczyć, ale tam jakoś udało się unikami, rotacjami, zwodami uniknąć większych kłopotów. Ale już Kostecki, początek tej rundy, odrabia straty. Dwa lewe proste, ładny prawy. Już tak, to wyłapał. Ta świetna obrona, to są rzeczy, które bardzo deprymują. Jak takie ciosy z doskoku nie wchodzą, to przeciwnik się denerwuje. I tutaj Kostecki, proszę, ładnie podszedł, lewy na lewy, prawy na prawy. Jaka wymiana ciosów. Doping dla Soszyńskiego, ale on wie, że Kosteckim nie można się zapomnieć. Świetna walka na świetnym poziomie technicznym. Obaj znakomicie przygotowani. Ja bym jeszcze tutaj podkreślił bardzo dobrą pracę sędziego ringowego, pana Leszka Jankowiaka. On nie interweniował, bo nie ma potrzeby. Są niektórzy sędziowie, którzy chcą pokazać, że oni są w ringu, że rządzą. Pan Jankowiak usunął się w cień. Bardzo dobrze. No bo czas na walkę powinien być w pełni wykorzystany. To robią, tak właśnie pracują najlepsi sędziowie. No i znowu ładny lewy prosty, obroniony przez Soszyńskiego. Rotacja. Tak, no, ucieka z lin. Świetna wymiana ciosów. Pół dystansie. Troszkę aktywniejszy jest Soszyński, ale musi uważać. Ta lewa ręka troszeczkę niedbale opuszczona. No i świetny refleks Kosteckiego. A Kostecki jest w formie. Podkreślał, gdy z nim rozmawiałem, że nic go nie boli, nie ma żadnej kontuzji. Przestał go boleć nawet łokieć. Mogę bić z całej siły. Pochwalił mi się również, że zmienił swoje nawyki żywieniowe, że dietę przez 8 tygodni stosował. Wszystkie posiłki, cała żywność biologiczna. Jadł 5 posiłków dziennie, żeby tylko być w maksymalnej formie dyspozycji i jest. Oj, świetna odpowiedź, tak. Chwila nieuwagi i lewy w tył, proszę Państwa. Tak się reaguje po takich ciosach, no szkoda. 8 jest gotowy, teraz musi blokować. 20 sekund, krzyknął sekundant, 9. Już mniej, no niewiele czasu ma Kostecki na wykończenie roboty. No to są ciosy, które... Mądrze. No poniżej pasa na zakończenie uderzenia, ale w ferworze walki. Byłem ostatnio bez formy. Może to tryb życia, może coś innego. W kilka tygodni podniosła mnie Penigra. Penigra. Wskocz na byka. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
I jeszcze raz ta akcja. Proszę popatrzeć, ten lewy sierpowy zadziałał jak bomba z opóźnionym zapłonem. To są właśnie te najgroźniejsze ciosy na wątrobę, które odbierają oddech. Odebrały oddech Soszyńskiemu, no ale miał minutę czasu na dojście do siebie. Czy dojdzie? Minuta to i dużo, i mało. A trenerzy Cygana Kosteckiego mówili, nie bij się, szybkość, nie siła. Trafisz go jeszcze. Musisz być cały czas w ruchu. No ale już Cygan wie, co boli rywala. I znów popróbował ten lewy sierpowy pod prawy łokieć. I klincz Soszyńskiego, no będzie się ratował, bo to jest naruszenie już tego boku. I proszę, jak łokieć trzyma. Szkoda, no szkoda, bo ten cios właściwie zmienił obraz walki. Teraz będzie Kostecki atakował głowę, tak jak mówią sekundanci, a po chwili znowu wystrzeli lewym w tułów. No, zniechęcił tym ciosem Grzegorza Soszyńskiego, teraz prawy i lewy w tułów. No, już to są ciosy, które bardzo... Tak, zaraz będzie kolejny prawdopodobnie knockdown. Bardzo blisko tułowia trzyma ten prawy łokieć Soszyński. No, teraz każdy cios lewy sierpowy w tułów będzie go bolał, bardzo bolał. I znów. No, czy się wybroni, to jest przecież pół rundy jeszcze. Ale nie może być pewny siebie, skontrował go Soszyński. Szóste starcie, niewątpliwie Dawid Kostecki wygrał 10-8, ale ta runda jest wyrównana. I teraz potężny prawy sierpowy Cygana. Ale przyjął to właściwie bez wzburzenia Hopka Soszyński. Chyba ten jeden cios tylko pod prawy łokieć był najbardziej dokuczliwy. No i teraz odpowiedź. Soszyński chce się tym samym zrewanżować. No, drugi raz dostał takie ostrzeżenie, Cygan, nie bądź taki pewny. No, poszły te prawe sierpowe Soszyńskiego. Ale on czeka na lewy tułów. On wie, że zaraz będzie okazja, pójdzie prawy sierpowy i lewy w tułów. I jeżeli trafi, to może być po walce. Już się przymierzał. Tak, teraz był ten moment. Zrezygnował, teraz dopiero. No, świetnie taktycznie rozgrywa ten pojedynek Kostecki. Nie powinien Soszyński reagować na faulę. Sędzia jest od tego. No, szczęśliwe zakończenie tej rundy dla Soszyńskiego. Unowocześnij swoją jednorazówkę. O 45% większy pasek nawilżający zapewnia lepsze prowadzenie maszynki. Ruchoma główka z trzema automatycznie dopasowującymi się ostrzami dostosowuje się do kształtu twojej twarzy, by golenie było jeszcze bardziej komfortowe. Blue 3. Najlepsza maszynka jednorazowa od Gillette. Szybsze golenie, większy komfort. Poczuj różnicę. I za chwilę kolejna runda, kolejne emocje. Podsłuchaliśmy, co mówił trener Łapiny do Kosteckiego. Nogami popracuj, nogami zagraj. Jak grasz nogami, on jest bezradny. Pięści to nie wszystko w boksie. Liczy się także głowa, no i praca nogami. Jak podejdzie dobrze, jak jest bardzo ruchliwy, łatwiej zadać cios. I teraz kolejny cios w tułów, mocny, ale tym razem nie było knockdownu. Troszkę poniżej pasa popatrzył Kostecki na sędziego, bo on zauważył, że ten cios był troszkę niżej, a sędzia widział, że to nie był faul złośliwy, więc nie przerwał, żeby upomnieć Kosteckiego. No zobaczymy, teraz potężny prawy pod lewy łokieć z kolei, no więc pobija te boki Soszyńskiemu dzisiaj Kostecki.
Spokojny jest Kostecki, wie, że ma przewagę, wie, że Soszyńskiego boli ten prawy bok, potężny prawy sierpowy. Wyraźna przewaga Kosteckiego. Jak jeden cios może pokrzyżować plany. I próba lewego w tułów. Będzie szukał do końca walki tego lewego w tułów. Teraz prawy na prawy, znowu lewy. Poniżej pasa uderzył Kostecki. Raz, drugi. Ale już boi się o ten prawy bok Grzegorz. Prawy na prawy, jak te ciosy mijają szczękę. Powinien przyspieszyć teraz Soszyński, jeżeli chce odrobić straty, bo widać, że Kostecki już troszeczkę słabnie. Ale on odczuje te ciosy w tułów. No to jest waga półciężka. 79,4 kg to są, może nie tacy gladiatorzy jak wadze ciężkie, ale też potrafią mocno uderzyć. Atak Soszyńskiego przy linach. Mocny prawy, no i puści chyba, wypuści z narożnika Kosteckiego. Tak, no jeszcze nie mógł się zdecydować na ponowny atak. Potrzebujesz czegoś więcej? Możesz mieć najlepszy samochód w swojej klasie. Tylko teraz najkorzystniejszy rabat na pięciodrzwiową Honda Civic z ubezpieczeniem i oponami zimowymi w pakiecie. A Honda Civic Sedan z rabatem i oponami zimowymi już od 59 900 zł. Sprawdź sam. Dziewiąta runda, przedostatnia. Przewaga Kosteckiego, ale Soszyński na pewno nie zrezygnuje. Trafił prawym sierpowym już kilka razy, tak skontrował Cygana. Ostrzeżenie, nie bądź taki pewny. Dobrze, lewym Soszyński zaczyna, lewy sierpowy. Mają chęci na atak specjalnie. Kostecki prowokuje, Soszyński czeka na atak. Delikatne są te ciosy, takie przygotowujące szarpnięcie na zakończenie akcji, wykonanie Kosteckiego. Boi się, że dużo tych uników Grzegorz Soszyński wykonuje i nie wszystkie ciosy dochodzą do jego nawet zasłon, kiedy przyjmuje je na blok. Odnoszę wrażenie, że Kostecki próbuje troszeczkę uśpić rywala, czujność, tak. Uśpić czujność, boksuje spokojnie, czeka wciąż na ten lewy sierpowy w tułów. Dobry prawy, przyjął na rękawice Soszyński, ale to jest chwila przewagi Kosteckiego. Czy odrobi te straty? Tak jest, w tył głowy.
Dobra uwaga sędziego ringowego. No tu była okazja na ten lewy wtór. Nie zdecydował się Kostecki. I głos Pawła Skrzecza. Pół minuty Dawid, no opuszczone ręce samym tułowiem. Nie wolno takich uników robić. Tu Grzegorz Soszyński zaryzykował. I właśnie. Och, potknął się, miejmy nadzieję, że nic się nie stało. Tak, nie ma jakiegoś skręcenia kostki. I znowu troszkę za nisko tym razem. Odkryj nowy wymiar obrazu. Dzięki przełomowej technologii Samsung LED TV kolory są jaśniejsze, a obraz ostrzejszy. Samsung LED TV to interaktywny telewizor wyposażony w złącze USB wideo, system DLNA oraz połączenie z wybranymi serwisami internetowymi. Samsung LED TV. Najsmuklejszy interaktywny telewizor na świecie. Głęboko oddychaj, głęboko oddychaj, podkreślają sekundanci Grzegorza Soszyńskiego, proszę Państwa. Runda dziesiąta, ostatnia. No co może zrobić Grzegorz Soszyński, żeby wygrał? Chyba musiałby zaatakować. Zaatakować, mocno zaatakować, zepchnąć do defensywy, sprowokować Kosteckiego do jakiegoś chaotycznego ataku, skontrować, odrobić deskami ze dwa knockdowny i może by się pojedynek wyrównał, ale myślę, że Kostecki jest w takiej dyspozycji, że nie da się tak potraktować i utrzyma tę przewagę punktową do końca tego pojedynku. Obaj świetnie przygotowali się do tego pojedynku, to trzeba podkreślić już teraz i pochwalić, ale lepszy do tej pory w tej walce jest Kostecki. Kostecki mi zaimponował przede wszystkim tym, że jest bardzo opanowany, że zachował zimną głowę, co nie zawsze mu się udawało. No i wygrywa ten pojedynek. No, Kostecki ma argosowe oczy, widzi tutaj wszystko. Rzeczywiście jest to zmiana w sposobie boksowania, zmiana taktyki. W ogóle to jest, proszę, ile ładnych akcji mu wychodzi i teraz prawy tu, ale sam Kostecki mówi, nie było to po czasie, potknął się. No jest bardzo jakiś taki ugrzeczniony dzisiaj Kostecki. Ale świetnie przygotowany do tej walki. No to jest Kostecki, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. To nie jest ten żywioł. To jest opanowanie. To jest temperament pod kontrolą. No i tak boksując jest po prostu lepszym pięściarzem. To jest świetny zawodnik, naprawdę. To jest, proszę, jak podniósł swoje umiejętności. Ile bloków, ile obron na bardzo niebezpieczne ciosy i szybkie ciosy Soszyńskiego. Wyłapuje je na rękawice. Nie ma chaosu w tych atakach. No i coś, co do tej pory dla mnie bardzo ważne, nie pokazuje języka. No, obym nie wywołał wilka z lasu. Ładna akcja teraz Soszyńskiego, lewy prawy i odpowiedź prawym sierpowym. Także nie pozostaje ani na chwilę Kostecki dłużny Soszyńskiemu. Akcja za akcję, cios za cios. No, zanosi się na to, że Soszyński dozna pierwszej w karierze porażki. Kostecki zna już tą gorycz. W 2006 roku przegrał opas IBC z Kampua. Soszyński jeszcze nigdy nie przegrał, tylko jeden remis. Ale w tej walce lepszy jest Cygan Kostecki. I końcówka, 10 sekund. Troszkę za nisko prawy, ale to już właściwie jest bez znaczenia.
poszedł sobie do narożnika. Przekonany, że zwyciężył w tym pojedynku. Proszę Państwa, teraz werdykt w tej ciekawej walce, w której byliśmy zachwyceni postawą Dawida Kosteckiego, ale brawa również dla jego przeciwnika. Dawid Kostecki! Tak jest, zdecydowane już zwycięstwo Dawida Kosteckiego. Sędzia Bruziok punktował 99-91 dla niego, sędzia Gulc 100-91 i sędzia Cardini 97-93. Wszyscy dla Kosteckiego, który stoczył naprawdę wspaniały pojedynek i z rąk Cezarego Pazury dostaje pamiątkowy puchar. Jest on oryginalny. All Boys Boxing Night, champion David Kostecki, walka główna, 25 tysięcy ludzi, rekord, ja i wodnik Szubarek. Na program zaprasza Portfel.pl, portal ludzi przedsiębiorczych. Do wspólnego kibicowania zaprasza producent kleju do styropianu Tytan EOS. Polską walkę wszechczasów wspiera wydawca Portfel.pl, czasopisma ludzi biznesu. Pierwsza porażka w zawodowej karierze Grzegorza Soszyńskiego i 31. zwycięstwo Dawida Cygana Kosteckiego. To jest zupełnie inny Cygan, aniżeli ten, który zaczynał przygodę zawodowym ringiem. On nie rzuca się już na przeciwnika, on nie walczy, można tak brzydko powiedzieć, bez głowy. On spokojnie, taktycznie rozegrał ten pojedynek. Iwona Gozowska wróciła do nas. Z przyjemnością. W końcu Cygan zaczął walczyć tak, jak od dawna powinien. Ja muszę powiedzieć, że pierwszy raz, kiedy go zobaczyłam w ringu, mówię, nie no, chłopak ma naprawdę wielkie możliwości, ale jeżeli dalej będzie tak w ringu zachowywał się niepoważnie, z taką zbyt lekką nonszalancją i opuszczał ręce i robił różne inne rzeczy, to daleko nie zajmie. Jestem przekonany, że tę nonszalancję zademonstruje nam podczas wywiadu z Mateuszem Borkiem. Proszę Państwa, Dawid Cygan Kostecki z nami, gorąca cygańska dusza, temperament, ale w ringu dzisiaj powiedziałbym zimny umysł, pełna koncentracja i właściwa organizacja tego pojedynku. No tak, nie do końca wiesz, bo trener na pewno by chciał lepiej, ja będę chciał lepiej, opuszczam jeszcze ręce, jestem łatwiejszy do trafienia z zawodnikami wyższej klasy, ale wiem o tym, że im lepszy przeciwnik, tym lepiej boksuje, no pokazuje to na każdej walce, dostaje przysłowiowego na otwartym jesteśmy w posolcie, na otwartym polsacie. Także proszę bez brzydkich słów. Dostaję kelnera, takiego no gorszego o klasę ode mnie i potrafię się przystosować do jego stylu boksowania i to jest złe. Ja muszę po prostu, jaki zawodnik nie wyjdzie, pokazywać swoje. To jest mój problem. Problem to jestem ja sam. Gratulacje za to zwycięstwo, Dawid. I dzisiaj nie było nawet ani razu tego twojego firmowego języka, który wyciągasz. Prosił mnie prezydent miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc,
którego pozdrawiam, kocham tego człowieka, zrobił tyle dla Rzeszowa, że będzie moim autorytetem. Jerzy Kulej też mnie o to prosił i parę starszych pań, których bardzo szanuję. Koniec z językiem! Dobrze, koniec z językiem, gratuluję, my oddajemy głos do studia. Drodzy Państwo, to było już ostatnie starcie przed walką stulecia, przed walką wszechczasów. Już naprawdę niedługo między linami pojawi się Tomasz Adamek i Andrzej Gołota. 15 tysięcy ludzi w hali Atlas Arena gotowych, by powitać obu pięściarzy. Oni, rzecz jasna, są już na tym obiekcie, zatem chwila przerwy, kilka reklam i wracamy do Atlas Areny. Atmosfera wydaje się być już naprawdę kosmiczna.